Piotr, to jest właśnie stojak, o który ci chodziło. To ja nie wiem, czy to nie jest Marek Jaśko. Augustynek, to ty? Na to wygląda, no. Tak? Tak mi się wydaje, że to on. No to przecież takie napisy były na tym liceum, na Twórce. Telewizja kłamie i łże. Trudno powiedzieć, że byliśmy jakoś, czuliśmy się reżimowi, prawda? W 1967 roku wśród wtedy 60 paru zatrudnionych osób, z czego połowa co najmniej była partyjnych, nie było ani jednej osoby, która mogłaby pełnić funkcję pierwszego sekretarza POP. Nikt nie miał na tyle zaufania, że tak powiem, u władz wyższych, żeby mógł pełnić tę funkcję w telewizji. Przychodzi po 1 maja i nikt nie chce nosić szturmówek. No i w wyniku różnych drobnych wypadków jestem oskarżony, że wyrżnąłem szturmówką o bruk. Mój szef służbowy, kierownik redakcji, a zarazem sekretarz POP mówi mi: proszę pana, dostałem tu raport, że pan wyrżnął szturmówką o bruk. Ja: proszę pana, panie redaktorze, ilu jest partyjnych w telewizji i w radio? A tymczasem personalny Pierzchalski nie mógł znaleźć 30 kandydatów do niesienia 30 szturmówek. Ja wszedłem w 1976 roku do pracy i akurat przyszedł w dniu, kiedy były te słynne wydarzenia w Ursusie i w Radomiu. I potem był taki spęd zrobiony na Stadionie Wisły. Nas jako najmłodszych pracowników telewizji, znaczy z naszego działu, wysłano na tą imprezę na stadion, gdzie było spotkanie antywarcholskie. I po prostu musieliśmy tym uczestniczyć. Ja sądzę, ja osobiście do 76 roku nie odczuwałem żadnego wstydu. Natomiast po 76, po Radomiu, po tych podwyżkach, kiedy zaczęły się strajki robotnicze, już wtedy czuło się, że zaczynamy robić tą propagandę sukcesu, żeby zagłuszyć to wszystko, co się stało. Gierek ma bardzo dobre papiery w Polsce. No to sprowadził Pepsi Cole, prawda, jeansy, małe Fiaty i tak dalej. Ale tymczasem on zrobił rzecz taką, na którą nie odważył się nawet Bierut, agent NKWD. To znaczy, że wprowadził do konstytucji przyjaźń ze Związkiem Sowieckim oraz podział społeczeństwa na obywateli i nieobywateli. To znaczy, jeżeli się wpisuje do konstytucji, że kierowniczą rolę w państwie odgrywa partia. To znaczy, że wszyscy bezpartyjni są obywatelami drugiej kategorii. Większość przystępowała do partii tylko, żeby utrzymać swoje stanowisko albo uzyskać lepsze. Ja też miałem przynajmniej 3-krotne propozycje wstąpienia do partii. Za każdym razem odmawiałem. Publiczność
doskonale odróżniała to, co się nadaje w dzienniku telewizyjnym, a co się nadaje poza. Bo jak się nadawało teatr w telewizji, to wszyscy wiedzieli, że to jest teatr, no to jest telewizja. A to, że godzinę wcześniej pan Czesnin opowiadał jakieś brednie, to wszyscy wiedzieli, że to brednie, że to kłamstwa. Mnie kiedyś zaprosił harcerz na ognisko harcerskie, żebym powiedział harcerzom, jak się manipuluje prawdą w telewizji. No i wszyscy byli zniesmaczeni, bo ja powiedziałem, że decyduje gotowość do komfortu psychicznego. Jak nie chcesz widzieć zła, bo ci wygodnie tak jak jest, to udajesz, że wierzysz w te brednie w telewizji. I na to telewizja liczy. Ja prawdę mówiąc, wtedy to był jedyny moment, zawsze wierzyłem, że ten absurdalny ustrój padnie. Ale w latach 70. byłem przygnębiony i zwątpiłem w to, czy przy tym powszechnym złodziejstwie, oszustwie i kombinowaniu, czy my się ostaniemy jako naród. I tu nagle bach, Ojciec Święty. I to przerwało ten zgubny proces. I się odwróciło. Dla mnie na przykład było szokiem, że człowiek wchodzi do ośrodka, tu słychać mszę. Wizyta Ojca Świętego nie mogła zdominować wydarzeń w Polsce. W związku z tym jeździliśmy na różne przezabawne wydarzenia. Właściwie głównie z gospodarską wizytą pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego, no i między innymi hodowla świń. Czy zaczynała się kronika na przykład od takiego dużego świńskiego ryja. Trwało to minutę, a potem przechodziliśmy do wizyty Ojca Świętego. To był taki okres i mogliśmy się w nim zorientować, policzyć, ilu nas jest ludzi, którzy no, wyobrażaliby sobie inaczej życie w Polsce. No i to był taki zaczyn, wydaje mi się, powstania Solidarności. Jak się zaczęły te strajki, no to jakoś spontanicznie, nic tego nicowego, zorganizowaliśmy takie spotkanie pierwsze w Przeglądówkach. Takie w pewnym sensie założycielskie. Były zapisy wśród techniki i ja organizowałem zapisy wśród dziennikarzy. I tu jest kuriozalna historia. Wśród dziennikarzy zapisał się tylko jeden człowiek i to mój przyjaciel, którego, jak ktoś mówi, trochę przymusiłem do tego. Następnego dnia miał rozmowę z redaktorem naczelnym i zapisał się do partii, bo inaczej, jak powiedział, straciłby pracę. Ponieważ w CPA zawsze ktoś był, więc myśmy tam przyjmowali zgłoszenia do związku. Te zapisy organizował, no później dowiedzieliśmy, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, więc być może to była taka przeciwwaga do mojej inicjatywy. No tak, tak podejrzewam. Trudno mi tutaj czasowo określić, czy on zaczął godzinę później. No w każdym razie musiał dostać takie polecenie. Ale gdy doszło już do wyborów, czyli po jakimś miesiącu, musieliśmy dokonać wyboru zarządu, nagle okazało się, że większość dziennikarzy zapisuje się do Solidarności. Tu myśmy się zapisali wtedy totalnie, cały dział. To naprawdę wielka radość była taka, że było coś zupełnie innego. I doszło do tego, że mieliśmy w sumie 282 członków Solidarności, tylko były w końcu nieliczne osoby, które nie przystąpiły z różnych powodów. Nasi koledzy z Komisji Zakładowej uznawali, że musimy obradować i działać tajnie. Ja im udowadniałem, że w telewizji jest tylu ubeków, tak, że to się nie uda. I trzeba robić wszystko jawnie.
Tak to wyglądały początki. Wzięliśmy się ostro do pracy organizacyjnej. Tego było mnóstwo. W końcu zorganizowaliśmy Mikołaja, na którym było ogromna ilość, mniej więcej ponad 400 dzieciaków. Czy wejdą, czy nie wejdą, jak to śpiewał Rosiewicz, prawda, na tym festiwalu piosenki opozycyjnej. To była mowa o tym, czy Armia Czerwona wkroczy i nas zgniecie, czy nie. I kiedy to zrobi? To przeświadczenie było powszechne. I w takiej atmosferze odbyła się naprawdę, jak mówi się o tym okresie Solidarności, festiwal. To był festiwal wolności, szczerości, zabawy, kpiny z Czerwonego. Ale przede wszystkim prawdy. Doszło do tego, że z inicjatywy oczywiście Komisji Krajowej i poszczególnych komisji zakładowych, postanowiono zrobić strajk ostrzegawczy, związany właśnie z tą historią, dlatego że po prostu rząd według nas pozwala sobie na zbyt dużo. W związku z tym Związek Zawodowy Solidarność musiał jakoś na to zareagować. No i to właśnie w telewizji strajk to rzecz prawie nieprawdopodobna w tamtym okresie. Myśmy się do tego przygotowali. Udało mi się skłonić, bardzo byłem zdziwiony, że tak dużo ludzi, koleżanek i kolegów, przyszło na ten strajk. To był dosyć chyba gwałtowny przebieg, bo tutaj zabierali głos i członkowie partii, znaczy sekretarz partii oczywiście naczelny, ale w sumie udało nam się tego dnia podjąć decyzję o strajku ostrzegawczym. Następnego dnia koledzy przygotowali plansze, które miały być emitowane zamiast programu. Ktoś tu coś przełącza. Prawdziwe CPA. Teraz podobno CPA nie istnieje. Ale to był centralny pokój aparatury, gdzie schodziły się wszystkie sygnały zewnętrzne i z którego wychodziły wszystkie sygnały z ośrodka. W każdej sytuacji było to najważniejszy punkt w ośrodku. Nie tam gabinet naczelnego, gdzie tam mogli się pogadać, tylko właśnie tam, gdzie się decydowało, co się dzieje z sygnałem telewizyjnym. No i tak też było w strajku bydgoskim, że od nas zależało, jest strajk albo nie jest, albo naciśniemy ten guzik, albo tamten. Zostałem obsadzony w tej roli, który miał z kolegą Walczykiem, chyba to on miał wtedy dyżur, ten strajk prowadzić, bo jedynym przejawem strajku Telewizji Kraków była emisja plansz strajkowych. Poszliśmy do redaktora Urbańczyka, w jaki sposób mamy to przeprowadzić. No i bo mieliśmy tylko plansza Telewizja Kraków i stację radiowej Kraków i to wszystko. Ale na terenie Krakowa to ta plansza miała iść 5 minut i później przerwa do następnej godziny. No i 8 rano startujemy, jest emisja. Patrzymy, podglądamy, jak mówiłem, tam się schodziły sygnały z całej Polski. Patrzymy na inne stacje, zero. Nikt nie emituje żadnych strajkowych treści, tylko nadają normalny, rutynowy program, taki jak powinien być. Niektóre ośrodki nie nadają nic, zero.
No i tak my w takim razie samotni jeźdźcy, prawda, na prerii, samotnie podążamy w niewiadomą stronę. Cały czas, że tak powiem, gorzko w ustach miałem. No było, nie było. No to w końcu to nie było jakieś takie, prawda, no zabawa, prawda? Tylko to była taka poważna rzecz, tak? Nie wiadomo, jak się to skończy, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, strajk jest zagadnieniem, problemem prawnym. W tym sensie, że w momencie strajku komitet strajkowy przejmuje odpowiedzialność za cały obiekt. To naprawdę była decyzja dosyć no, odważna w skali Polski. Wszystkie ośrodki miały takie plansze nadawać. No i myśmy, tu zresztą jest zdjęcie z takiej reżyserki. No i dochodziło tutaj do pewnych napięć. Dla nas było wielkie przeżycie. Dla wszystkich, bo był jeden wielki entuzjazm. Bardzo każdy chciał być jakoś zaangażowany w to, co się dzieje. Nie wiem, czy wiesz, że wtedy pełniłem ważną wartę na bramie. Tam jakieś zdjęcia z tego okresu się znalazły z opaską na tym. Byłem tak ważny, że szkoda gadać, że bardzo ważną funkcję spełniam. I już tutaj po mieście już od razu krążyły ten, telewizja Kraków strajkuje. Zwróć uwagę, tu jest Solidarność, Polskie Radio TV Katowice oraz Państwowe Przedsiębiorstwo Sieci Radiotelewizyjnych. To było osobne przedsiębiorstwo podległe poczcie. I myśmy na Krzemionkach się dogadali z tymi pirowcami, z tymi, co to na wieży pracowali, że to, co my dajemy, to oni będą szłać dalej. Natomiast w Katowicach, ponieważ telewizja była zablokowana przez ZOMO, to oni zaczęli nadawać z tego punktu przekaźnikowego bezpośrednio. I dlatego tu jest PIR podpisany. Iż tu nagle przychodzi jakiś rozgorączkowany entuzjasta dyrekcji Urbańczyka. Prawdę mówiąc, Urbańczyk był lubiany dosyć w załodze, bo był pierwszym naczelnym, który się wywodził z załogi. Nie był przysłany przez komitet jakiegoś tam instytucji, tylko pracował wcześniej jako dziennikarz, dość lubiany, sympatyczny. No i nagle w wyniku tego przełomu politycznego po sierpniu został naczelnym. No i mówią, że słuchajcie, wszystkie ośrodki pracują normalnie, tylko my nadajemy te zdradzieckie, strajkowe plansze i w związku z tym Urbańczyka wywalą z roboty. A może już go nawet wywalili. I że on nas zaprasza na rozmowę. I on mówi szczerze, mówi, no właśnie mnie wywalają z roboty, no bo wszystkie ośrodki pracują normalnie, tylko wy strajkujecie. Podpisałem umowę z wami, nadajecie to, co nadajecie, natomiast z tego powodu mnie wylewają. Jeżeli chcecie mi pomóc, to możecie przerwać to nadawanie. No to ja mówię, to my się naradzimy we własnym gronie i powiemy ci, co słychać. No i dochodziło tutaj do pewnych napięć. Cztery osoby z zarządu były zdecydowane emitować tą planszę. No, żremy się. Ja byłem za tym, żeby jednak no, próbować uratować tego Urbańczyka. No, ale zostałem przegłosowany, że nadajemy dalej, nie ma sprawy. My nadajemy dalej. Powiedzieliśmy Urbańczykowi, trudno, lecisz, to lecisz, a my robimy swoje. Ale co się okazało za godzinę, mianowicie w innych ośrodkach
gdzie w strajku, strajk się nie objawił w żaden sposób, a przynajmniej na antenie się nie objawił, jak zobaczyli, że my emitujemy plansze strajkowe, to dosłownie w niektórych ośrodkach powyłamywali zamki do tych centralnych pokojów aparatury i zaczęli emitować, co popadło, co mieli pod ręką, jakieś tam plansze na chybcika zrobione, strajkujemy, precz z komuną. Więc ta cała poetyka się wylała wtedy na ekrany i wtedy najwyższe czynniki partyjne doszły do wniosku, że Urbańczyk jest bohaterem, bo Telewizja Kraków nadaje tylko komunikaty zgodne z prawdą i stanem faktycznym, że strajk jest, trwa strajk ostrzegawczy, żadnej propagandy. No i Urbańczyk wyszedł na bohatera, na wielkiego stratega, który okiełznał, że tak powiem, Solidarność, no i został przywrócony na swoje stanowisko. No w każdym razie strajk, to nadawanie plansz skończyło się sukcesem, czyli udało nam się to przeprowadzić. Polska zobaczyła, że jednak ludzie w telewizji myślą podobnie jak i oni. No i tak to przebiegł ten strajk. Ale jednocześnie Wałęsa obiecywał, znaczy powiedział, że powinniśmy przeprowadzić strajk generalny, bo reakcji jakiejś na te ostrzegawcze nie było. Koniec, to już dość, nie da się rozmawiać z nimi, oni to jest prowokacja, specjalnie prowokują, no i dobra, robimy ten strajk generalny i jest wszystko przygotowane po ten strajk. Pamiętam, że pojechali z domu, żeśmy szli, że już nie wiem, kiedy wrócimy do domu. Taka no, tak. Sytuacja. No i czekaliśmy przed tym telewizorem, kiedy Wałęsa miał ogłosić, że strajk rusza, a on nagle odwołuje to wszystko. No wszyscy popatrzyli na siebie, jak ktoś tu kurczę zwariował, zdaje się, albo ktoś z nami nie jest w tym samym szeregu. Przecież to była taka decyzja. To było ogromne, ogromne rozczarowanie. No nie, niestety odwołał ten strajk jednoosobowo i myśmy byli zebrani właśnie w studiu i tak jak on to powiedział, to czułem, że z ludzi nie tylko opadło napięcie związane z tym strajkiem, ale że coś się wali. I według mnie to była ta pierwsza cezura końca Solidarności. Że już nigdy nie uda nam się doprowadzić do takiej sytuacji, jaka była. Ja byłem na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej, czyli ono się zaczęło 11 grudnia 1981 roku w Gdańsku. I tam były ciekawe momenty, kiedy pracownicy różnych zakładów produkcyjnych z Polski, z całej Polski przyjeżdżali zgłosić Komisji Krajowej w Wałęsie osobiście, że ormowcy dostają broń, zabierają broń do domu.
Wałęsa kompletnie tą informację zlekceważył. I trzeciego dnia ktoś z uczestników podszedł do mikrofonu i powiedział, jeżeli ktoś wyjeżdża wcześniej, to powinien tutaj opowiedzieć się, dokąd jedzie i o której i tak dalej. Ja nie miałem jakoś tego zwyczaju, więc zniknąłem po angielsku. Ale tylko dlatego, że w poniedziałek miałem wydanie kroniki i musiałem mieć ten jeden dzień takiego buforu. Więc w sobotę o 20 wsiadłem do pociągu Gdańsk-Kraków. Myśmy mieli taki obowiązek, że mieliśmy nasze krakowskie materiały, mieliśmy zawsze odnotować, które szły w wiadomościach. No więc czekaliśmy na te ostatnie wiadomości, a tutaj nagle pani Edyta Wojtczak, jeszcze dziennika nie było, zakończyła program, niespodziewanie. No więc co się dzieje? Nagle koledzy z magnetowidu przybiegli, że wojsko przyjechało. No więc pobiegliśmy do okna, no to faktycznie samochód potężny taki, nie wiem, nie wiem, co to był, ciężarowy w każdym razie. Stanęli koło przedszkola, wyskoczyło wojsko ubrane w hełmach i z karabinami i skradali się tak pod oknami tej wieży. I wkroczyli później, przez płot przeskoczyli i zajęli tą wieżę. Później jak przyjechał Urbańczyk, to tylko powiedział nam, że o 6 będzie komunikat, że nic poza tym, nic takiego specjalnego się nie dzieje. No ale za chwilę przyszła pani strażniczka i mówi, że wojsko do nas przyjechało. Urbańczyk rzucił betami i poleciał tam na dyżurkę do tego wojska. I później musiał rozprowadzać, kwatery im załatwiać tu w garderobach. Wysiadłem na dworcu w Krakowie. Słyszę przemówienie Jaruzelskiego z dworca PKS-u, ale nie słyszę treści, tylko głos poznaję. Przychodzę do domu, tutaj gdzieś chyba przed 8 rano, włączam radio i za parę minut słyszę hymn o 8. Bo to było dziwne. No i pierwsze słowa Jaruzelskiego o stanie wojennym. No muszę przyznać, że ugięły mi się nogi mocno i stwierdziłem, że to już koniec. Ja byłem w tak zwanej strukturze ABC. My jako telewizja mieliśmy kategorię C i naszą patronacką instytucją w wypadku strajku była kategoria B, czyli Wistula w Krakowie. No więc udałem się ja w poniedziałek do Wistuli. No ale okazało się, że tam dookoła jest ZOMO i żadnego dojścia i kontaktu z Solidarnością w Wistuli nie ma. Udałem się zatem na Krzemionki. No i tam zostałem zatrzymany przez zamówców. Zgodnie z rozkazem, jak wiecie, nasze zawody i nasza firma została zmilitaryzowana. W tej chwili jesteśmy jakby żołnierzami na urlopie. Według informacji, jakie posiadam, nikomu z naszej załogi nic złego się nie dzieje i nikt nie został zatrzymany. To prawda, 14 jeszcze nie siedziałem. Na polecenie redaktora naczelnego Andrzeja Urbańczyka zostałem wpuszczony do budynku. Urbańczyk natychmiast zaprowadził mnie do klozetu i w klozecie, puszczając wodę z różnych kranów i spuszczając wodę w sedesie, przepytał mnie, czy jestem członkiem KPN-u i czy członkiem KPN-u jest Krzyżanowski, bo jest taki zarzut, że my jesteśmy członkami KPN-u
i stanowimy element niebezpieczny. No więc zagwarantowałem mu, że nie jesteśmy członkami. No i następnego dnia, w poniedziałek, spotkałem się z kolegami gdzieś na mieście. Udałem się ja do klubu dziennikarzy pod Gruszką. Jak wiadomo, stan wojenny zamrażał działalność wszelkich instytucji rozrywkowych, restauracji itd., itd. A tu ten jeden punkt był wolny, ponieważ klub dziennikarzy od zawsze był terenem obserwacji dla SB. No to w tych samych celach został ten ośrodek czynny. No i tam się udałem. I tam spotkałem członków, pozostałych członków komisji zakładowej. No i umówiliśmy się, że będziemy się spotykać dwa razy. O 11 w tym samym klubie. O 11 i o 15. Przychodzi Andrzej Warchałowski, a na schodach zostaje esbek, który go pilnuje. I on przychodzi do klubu, gadamy. Wychodzi i esbek za nim śledzi go dalej. Jawnie, nie tak, żeby się ukrywał. Ja już się pożegnałem, tam był Leszek Biały między innymi. Pożegnałem się z nim, mówię, no to jak już wyjdę na ulicę, to już wiadomo, że mnie aresztują. Okazało się, że nie. Wychodzę, a oni idą za nami. No i tak ich wodziłem po Krakowie i potem się dowiedziałem. Liczono, że będę usiłował się dostać do huty imienia Lenina, żeby tam strajkować z hutnikami. Tego wieczoru wróciłem do domu i następnego dnia koło 10 przyjechało dwóch. No, pytają się, czy to ja i po co przyjechali. Więc to jasne. Auto, do którego mnie wsadzono, nie stało prosto pod domu. No, typowo takie gestapowskie metody, 3-4 kamienice obok, żeby sąsiedzi nie widzieli, co się dzieje. Przywieziono mnie na Mogilską, wsadzono od razu do takiej celi przeznaczonej na 4 osoby, a było nas tam chyba 12. I następnego dnia krzyk jest do transportu. No więc wychodzimy z tej celi i kogo spotykam? Mojego zastępcę Andrzeja Antosza. Rzucił mi się na szyję, no, uradowany w pewnym sensie, że no, że jego szef organizacyjny też siedzi. No bo bezpieka cały czas opowiada mu, popatrzcie, ty tutaj siedzisz, a twój przewodniczący sobie chodzi wolny. No to wierzę, że różne myśli mogły mu tam przechodzić przez głowę. No więc jak mnie zobaczył, kamień serca mu spadł. Skuto nas razem za rączkę. Andrzej jeszcze mówi do tego milicjanta, za co nas kujecie? No, milicjant powiedział, za głupotę. No nic, wsadzili nas do tej suki i zawieźli do Wiśnicza. Spotykamy się o 3:00. Już tylko w trójkę, to znaczy Jurek Biały, Krzyżanowski i ja. Ja mówię, no był u mnie Zielonacki, mamy spotkanie z dyrekcją telewizji u mnie w domu o 7:00. Spotykamy się. Przychodzi Urbańczyk, Osowski. Mówią nam, że
oni za nas poręczyli. Za Komisję Zakładową Solidarności. Zaznaczają, żeby nie było tutaj pomyłki, zaznaczają, że zrobili to również w ochronie własnego tyłka. To znaczy, oni utrzymywali wobec władz stanu wojennego, że oni kontrolowali to wszystko, co się działo w telewizji Kraków i nie działo się tam nic, co by zagrażało ustrojowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co do Warchałowskiego, ponieważ był członkiem Komisji Krajowej, to oni nie mogą za niego ręczyć, co on tam gadał, czy on, co on tam robił. I tutaj, i to proszę sobie wyobrazić, szef telewizji Kraków wyjmuje z kieszeni wezwania na SB. Pewnego dnia po świętach dowiedzieliśmy się, że będziemy przenoszeni na wschód. No, to zabrzmiało niezbyt dobrze. Wywózka na wschód to jest co najmniej dwuznaczne. No i podjeżdżamy pod zakład śledczy, więzienie śledcze w Załężu. Wprowadzano nas pojedynczo i słyszeliśmy krzyki i bicie. No jak stoisz w kolejce jako piąty, no to masz jeszcze czterech przed sobą, ale w końcu dochodzisz do tej bramy i rzeczywiście otwierają się drzwi, jest szparę tych zomowców i oni uderzają pałami o swoje płaszcze i krzyczą. Czyli dla tych czekających tam, no to było przeżycie. No i były tam momenty, oczywiście 24 godziny przebywałem w celi nieogrzewanej, bo w ramach protestu brałem udział w takiej demonstracji. No, można było porządnie zachorować. No, na zewnątrz minus 10, minus 15 w celi nieogrzewanej. No i oczywiście tam nie było żadnej pryczy, po prostu goły beton, na który nam rzucono jeden kocyk i poduszkę. Najgorsze jeszcze to, że nie miałem kontaktu z moją mamą, albo jeszcze gorzej, ona nie miała żadnego kontaktu. Ona nie wiedziała, gdzie ja przebywam i to przez dobre dwa tygodnie. Ale myśmy tu cały czas byli i wydawało nam się, że to jest taka jakaś gra, którą musimy wygrać. To nie może być przecież, to nasza siła jest, 10 milionów stoi za nami. Bardzo utrwaliło mi się w mojej głowie, w mojej pamięci ten dzień, gdy przyszedłem do pracy i na portierni wisi wielki plakat, ogłoszenie, że tutaj została powołana na terenie naszego zakładu telewizji krakowskiej, została powołana organizacja związkowa OPZZ. No i stanowi tak więcej tych naszych pracowników, kolegów. Każdy się zatrzymywał, czytał. Ochoczo i nie wierzyliśmy własnym oczom, jak czytaliśmy nazwiska. Nie będę tutaj wymieniał tych nazwisk, bo po co po tylu latach. Ale kto wie, to wie dokładnie, jak to wyglądało. To byli nasi koledzy, nasi przyjaciele. Niektórzy koledzy z tych naszych działaczy i sympatyków, no niestety byli tajniakami, tajnymi współpracownikami. Na jakiejś zasadzie oni pracowali, ale zanosili. Dziwi się w takiej instytucji. No. Jak większość dziennikarzy, po 6 miesiącach dostaliśmy zwolnienie z internowania. Postanowiłem iść do naczelnego, czyli już udobruchany i padła o dziwo propozycja. Andrzej, ty będziesz mógł pracować dalej, ale włożysz mundur
żołnierza i będziesz prowadził kronikę i złożysz samokrytykę. O, super. Jak już usłyszałem, że mam jeszcze samokrytykę złożyć. Powiedziałem oczywiście. To Andrzej tak mówił, Urbańczyk? Tak. Możesz mu do, no co możesz mu chłopak zrobić? Tak. Kazali mu, żeby no, to tak robił. Jasne, że mu kazali. Propozycję stanowczo odrzuciłem i następnego dnia już miałem telefon z SB. Proszę się natychmiast zgłosić na Mogilską. Pojechałem oczywiście z torbą odpowiednio przygotowaną, z zawartością, znaczy piżama i tak dalej. No i pojechaliśmy tam, nie wiem na które piętro. Ja mówię, to w takim razie proszę, tutaj jest kartka, długopis, proszę napisać, co pan robi od momentu wyjścia z internowania do dzisiaj, to były 3 dni może. No i powiedziałem, nie, mowy nie ma, o żadnym podpisie, jakimkolwiek oświadczeniu. No to w takim razie ma pan 2 tygodnie na opuszczenie Polski. Jeżeli pan się będzie tutaj wahał, to no, może spotkać pana nieszczęście. Tylu pijanych kierowców ciężarówek jeździ. No to na taki diktum powiedziałem, to dobrze. I dali mi te 2 tygodnie. Paszport przywieziono mi do domu. To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w tamtych czasach. Wtedy widzieliśmy ostatni raz. Wtedy widzieliśmy się ostatni raz. Dla mnie to był cios, bo nie mogłem przewidzieć, że to wszystko się skończy i można było uważać, że minimum 10 lat jestem poza Polską i zostawiam starszą kobietę, moją mamę samą. Nie mogłem jej zabrać w nieznane. Planowałem, że potem dołączy do nas ewentualnie. Niestety to się nie udało. No i tak wylądowałem na tym bruku niemieckim. Zamysł nie polegał na tym koniecznie, żeby nas wszystkich wdeptać w ziemię, tylko żeby nas sprostytuować, żeby nas po prostu namówić do uległości.